W dzisiejszym odcinku przekażę Wam najnowsze wiadomości ze świata Fortnite. Między innymi kolejne połączenie dwóch gier Epica, Fortnite'a oraz Rocket League'a, nowe wiadomości dotyczące trzęsień ziemi oraz przecieki na event kończący ten sezon. Żeby nie ominęły Cię kolejne takie filmy, to zostaw łapkę w górę oraz suba, a jeśli chcesz mnie wesprzeć, to użyj kodu MACYZYTY. Partnerem dzisiejszego odcinka jest serwis Eneba. Eneba to sklep internetowy, który pozwala nam na kupno gier o wiele taniej, a dodatkowo z kodem MACYZLIFE macie 3% zniżki. Możecie tam także kupić kody na skiny, kill-offy, lotnie oraz plecaki do Fortnite. Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem fakt, że Fortnite szykuje się na kolejną współpracę. Tym razem nie będzie tu nic nowego. W plikach znalazły się informacje o kolejnym evencie związanym z Rocket League'em. Można się więc domyślać, że gracze ponownie zyskają możliwość zdobycia jakichś dodatkowych, zapewne darmowych przedmiotów. Póki co sprawa ta jest owiana tajemnicą. Są przecieki, są wstępne informacje, ale brakuje konkretów w postaci dat czy ewentualnych przedmiotów, jakie mają być dostępne. Z informacji, jakie przekazują linkarze, wynika, że Epic będzie chciało zorganizować jakiegoś rodzaju wydarzenie w trybie kreatywnym. Już teraz dodano propy, które jednoznacznie na to wskazują. Propy mam tutaj na myśli auta oraz puchary, które widzicie teraz na ekranie. Nie wiadomo, co to jeszcze może oznaczać, jedynie możemy się domyślać, więc jak macie jakieś teorie, to napiszcie w komentarzu. Teraz wystarczy czekać na oficjalne informacje albo kolejną aktualizację oznaczoną jako 19.40, ostatnią w tym sezonie. Raczej jest to plan Epic na kolejny sezon, ale kto wie, może twórcy będą chcieli zaskoczyć czymś gracze jeszcze w ciągu najbliższego miesiąca. Bazując na poprzednich eventach tego typu, do zdobycia pewnie będą jakieś przedmioty kosmetyczne, tak samo do Rocket League, jak i do Fortnite. Wspólne wyzwania, specjalny tryb gry, standard, który wszyscy znają. Nacieszyliście się już wykrzywionymi wieżami Fortnite? To dobrze, bo mogą zaraz zostać zniszczone. Coraz więcej informacji wskazuje na to, że wykrzywione wieże po raz kolejny zostaną zniszczone, by znowu je odbudować. Oczywiście na tym etapie wszystko jest jeszcze niepotwierdzone i należy to traktować jako bazującą na przeciekach teorię. Teorie te mówią, że wykrzywione wieże, albo przynajmniej ich część, ponownie zostanie zniszczona. Jeden ze scenariuszy zakłada, że w związku z powstającymi wokół wykrzywionych kraterami, sama miejscówka po prostu się zapadnie. Proces ten miałby się zacząć od następnej aktualizacji oznaczonej jako 19.40, czyli ostatniej w tym sezonie. Kompletnie nikt by się nie zdziwił, gdyby to okazało się prawdą. Epic uwielbia niszczyć wykrzywione, by potem je odbudować w nieco innym stylu. Gracze jednak i tak proszą twórców o to, by jednak zostawili lokację w spokoju, wspominając, że dopiero co ją przywrócono. O nadchodzącym końcu sezonu wiadomo stosunkowo niewiele, ale niektóre informacje zaczynają łączyć się w jedną całość. Jasnym jest już, że Epic będzie chciało pozbyć się niektórych lokacji, być może nawet wykrzywionych wież. To niepotwierdzone, ale obok tej lokacji mają powstać spore uszkodzenia. Wiadomo, że pęknięcie na mapie finalnie przełożą się na większą destrukcję. Epic ma już przetestowaną aktualizację 20.0, więc teraz tylko wykonuje swój plan, ten polega póki co na trzęsieniach ziemi. Miejscówki, które mają zostać zniszczone, to m.in. te domy, które widzicie na ekranie. Co wiadomo o evencie? Wstępnie nadchodzące wydarzenie ma mieć standardowo od 5 do 15 minut. Mówi to niewiele, bo praktycznie każdy event tyle trwa. Koniec przewidziany jest na 19 marca 2022 roku. W teorii urojony reżim będzie chciał stoczyć z siódemką bitwę o kontrolę nad całą wyspą. To wszystko ma być zamieszane Dr. Sloan i oczywiście sami gracze. Czyli znowu, część mapy, a przynajmniej wybrane lokacje zostaną zniszczone. Podobnie gracze będą musieli brać udział w walce o losy wyspy. Wraz z nowym sezonem do gry zostanie wprowadzona nowa mechanika sprintu, nowe NPC-ty i pojazdy z montowanymi działkami. Dobra widzowie, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku, więc jeśli Wam się spodobało, jeśli doceniacie takie szybkie newsy, to zostawcie łapeczkę w górę, sub na kanale, wpisujcie kodzik MACYZYTY w sklepie, wbijajcie do Kruxa, na NEB, na Discorda, linki macie w opisie, no i siema.